Zaczynamy od głosu mieszkańców, czyli od kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do podziału było 2,5 miliona złotych. Na każdy okręg przypadło 400 tysięcy złotych, a do tego projekty ogólnomiejskie, na które miasto wyda 0,5 miliona złotych. Elblążanie złożyli blisko 500 wniosków, a oto wyniki głosowania. W pierwszym okręgu remontowany będzie chodnik przy Alei Odrodzenia. Dobrze by było, jakby było coś, nie? Świeżego, ładnego, tutaj, żeby można było przejść jakoś, nie? Czy z dziećmi, czy z wnukami. Elblążanie mieszkający w okręgu drugim wybrali budowę boiska przy szkole podstawowej numer 15. Z kolei w okręgu trzecim mieszkańcy będą mogli liczyć na nowy parking przy ulicy Kościuszki. To już ulica Mączna i okręg numer 4. Zostaną naprawione droga i chodnik, będą miejsca parkingowe. A elblążanie mieszkający w okręgu piątym będą mieli kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicy Lotniczej, a także zielone miejsca postojowe przed gimnazjum numer 7. Sportowcy ucieszą się na pewno z wybranych projektów ogólnomiejskich. Zespół szkół mechanicznych będzie miał nowe boisko. Remontu doczeka się także tor wrotkarski przy ulicy Agrykola. Jest też coś dla miłośników zwierząt. W parku Dolinka pojawi się specjalny plac dla psów. Chodzi nam o takie większe miejsce, w którym psy będą mogły bezpiecznie spędzać czas, aktywizować swoich właścicieli i chcemy zachęcić przez to do jakby większej aktywności i uprawiania sportu w stadzie. Chodzi nam o wydzielenie miejsca, ogrodzenie tego miejsca, żeby to było miejsce bezpieczne dla naszych czworonogów, żeby nie było przypadkowych jakby ucieczek poza to miejsce. I chodzi nam o to, żeby z tymi psami w tym parku można było realizować trening, czy psich sportów, czy zwykłe posłuszeństwo, czy nawet inaczej spędzić czas z psem na spacerze. O tym, które projekty wygrały, decydowali mieszkańcy. Oddali ponad 19 tysięcy głosów. A teraz dobra informacja głównie dla mieszkańców Zatorza. Można już przejechać z ulicy Lotniczej w ulicę Akacjową. Droga prowadzi m.in. przez były tereny wojskowe, które teraz należą do miasta. Trasa została naprawiona za około 60 tysięcy złotych. Mieszkańcy tej części Elbląga, którzy czekają na wiadukt lub tunel, mają już alternatywę dla korków tworzących się w okolicy torów kolejowych. Co prawda gala papieska odbyła się już jakiś czas temu, ale warto przypomnieć, kto w tym roku otrzymał statuetkę TUUS. To nagroda wręczana w Elblągu już po raz ósmy. Taka nagroda jest potrzebna. Nagroda związana z Janem Pawłem II, a jednocześnie przyznawana osobom, które mają jakiś znaczący wkład w nasze życie wspólnotowe, kościelne, społeczne, miasta, w kulturę. Wyróżnienia otrzymali Krystyna Grzybicka, Celina Orych, Wojciech Kaczorowski oraz Ruch Wiara i Światło. Główna nagroda trafiła w ręce biskupa Juliana Wojtkowskiego. Staremu człowiekowi bardzo potrzebne jest poczucie, że jeszcze do czegoś się nadaje, że jeszcze coś może od siebie dać. Z Elbląską Orkiestrą Kameralną wystąpił Stanisław Sojka. Elblążanie mogli usłyszeć m.in. fragmenty Stryptyku Rzymskiego. Teraz, panowie, na ratusz. Czas się przekonać, co każdy z nas może dla tej naszej Matki Ojczyzny zdziałać. Jestem z Wnusiem. Kto ma pokazać, jak nie babcia? Co trzeba robić 11? Przyszłam ze swoim synem. Chciałam tutaj pokazać. Jesteśmy pierwszy raz. Jest w takim wieku, że już powinien znać to święto.